trupa z Onierzy robił Ignacy. Przez 8 lat konsumowałeś napoje wyskokowe z szantrapami. Wydając w niepamięć mnie, nie, swoją niegdyś psychologicznie wyśnioną Bogdanę. Spójrz na ten komin. Tak jak on. Kto? Tak z dniem dzisiejszym wygasła we mnie ona. Kto? Nie kto, tylko co? Moja miłość. Kominek z kasy. I Dalio, przebacz. O mnie. O mnie. Niech ci Bóg wybaczy, mój Ignacy. Ja już ci wybaczyć nie mogę. Pani dzwoniła? Nie, nie. Ale możesz wejść, babnucy. Będziesz i ty świadkiem mojej tragedii. Ale to wszystko się we mnie wypaliło. Kominek zgasł. Cholernie mokre drzewo, pani baronowo. Przede wszystkim wcale się nie patrzę, bo jestem ślepy. Pan, jesteś ślepy? No dotykaj mnie. No, ślepy? Panie, jak ja byłem ślepy, to jeszcze pan był taki maciutki. Mówił na księżyc kapusta, a koszulę pan w zębach nosił. A pan jest tak zwany rzekomy garbus. Ja garbus? Czyli człowiek o potrójnym sumieniu, czyli bydło pod latarnią. A ty jesteś osioł wodny. Co? Osioł wodny, czyli żaba. Co? Osioł wodny? Tak, osioł wodny albo żaba. Ha, niech i tak będzie. Ja zniosę wszystko. Czeka mnie chwilą, miły, pod ulubionym jaworem. Szczęśliwa jestem dziś niesłychanie i chwilą musi być moim. Wszystko w porządku. Lecz to klasa. Troszeczkę mnie niepokoi. Przebóg, czyżby robota krecia? O, jakże ja to wyśledzę? Lęk mnie przenika. 23 już na mojej omedze. Tylko niebako! 23:15. Gdzie jesteś najdroższy? Lauro, nie patrz na zegar. Filon nie przyjdzie. Idź dalej. A to klaskanie, co się rozlega, to żona go w gębę wali.